Przy takiej pogodzie aż chce się wyjechać gdzieś rowerem. Wsiąść na rower, póki co własny, bo na miejskie trzeba będzie jeszcze poczekać. W czwartek miasto otwarło koperty z ofertami. Wczoraj mieliśmy otwarcie ofert. Mimo wielu zapytań od 4 czy 5 firm i 2 wadów wpłaconych, jest tylko jedna oferta. Jest to oferta od dotychczasowego operatora systemu rowerów miejskich. Jest ona powyżej tego, co mieliśmy zarezerwowane w budżecie miasta, w związku z czym musimy się teraz udać na konsultację i sprawdzić, czy nas na to stać, bo wszyscy bardzo chcemy jakby rowery, ale to jest taki problem, jak przy remoncie łazienki, tak? Kiedy żona mówi, niech mi pan wyremontuje łazienkę, i okazuje się, że wchodzi fachowiec i za pracę, którą przesuwaliśmy na 5 000, chce od nas 15. Ale co się nie robi dla żony, a w tym przypadku dla częstochowskich miłośników 2 kółek? Ciężko mieć jest Częstochowy bez rowerów miejskich. Tutaj jeszcze myślimy nad takim jednym rozwiązaniem, żeby troszkę polepszyć sytuację Częstochowy w negocjacjach z potencjalnym wykonawcą. No ale myślę, że to taka kuchnia zamówień publicznych i jakby nie chciałbym jej zdradzać, żeby nie tracić zaskoczenia w negocjacjach z potencjalnym oferentem. W Częstochowie stacji rowerowych ma być tyle, ile było, czyli 23, a rowerów 215. Kiedy zatem w tym roku pojedziemy miejskimi jednośladami? Jest jedna oferta, więc też nie przewidujemy jakichś odwołań, bo się nie ma co odwoływać, więc do końca maja rowery powinny działać.